Cześć i witam Was w mojej nowej serii, która w sumie jeszcze nie ma nazwy. Sim, którego teraz widzicie, będzie jej głównym bohaterem, także poznajcie Krzysztofa Łososia. Jest to sim, którego stworzyłam dosłownie przed chwilą, a konkretnie wzięłam go z tej puli gotowych simów. Nie zmieniłam mu nawet żadnych ubrań, nic takiego, jedynie ustawiłam punkty osobowości i aspiracje. Także oto on, w tej chwili je zapiekanki. A jeżeli zastanawiacie się, o co będzie chodzić w tej serii, to już Wam wszystko tłumaczę. Jak widzicie, jesteśmy teraz w jaskini Pokrzyku, gdzie Krzysio wynajmuje jakieś słabe, dość tanie mieszkanie, które jest puste. Ale na długo tutaj nie zostaniemy, bo Krzysztof jest podróżnikiem i w ogóle go nie interesuje mieszkanie tutaj. A tak już na serio, to ostatnio grając w The Sims 2 zwróciłam uwagę na panel pokazujący pamiątki z wakacji, czyli takie mini osiągnięcia, które można zdobyć podczas podróżowania. W sumie nigdy mi się nie udało zdobyć, a raczej nigdy nawet nie próbowałam zdobyć ich wszystkich, a w sumie byłoby to ciekawe, dlatego właśnie stworzyłam Krzysztofa, czyli głównego bohatera tej serii, w której skupimy się na dodatku podróże i postaramy się zdobyć wszystkie te osiągnięcia. Postaramy się, bo nie wiem, czy mi się to uda, bo jest ich dość sporo, jak widzicie. Ale teraz już zaczynajmy. Oto jesteśmy w grze. No dobra, krok pierwszy to musi być wyjazd w pierwszą podróż Krzysztofa, a do tego musimy mieć albo komputer, albo telefon. W sumie to pewnie powinnam urządzić to mieszkanie, żeby miał tak jakby do czego wrócić. Dobra, chata jest gotowa, to możemy jechać. Krzysztof, nie rozmawiaj z tym gościem, jedziemy na wakacje. To urządzenie jest takie trochę prowizoryczne, no ale nie będziemy tutaj grać w końcu, więc chyba nie przeszkadza mi to i nie wydałam zbyt dużo pieniędzy na to, więc to też jest dobrze. No to co, jedziemy teraz, może pojedziemy najpierw na 5 dni, bo nie wiem, czy nas będzie stać na więcej. No i jedziemy sami. No dobrze, to chyba najpierw chciałabym pojechać na wyspę. Który hotel jest najtańszy? Drewniany hotel kwiatowy. Myślę, że to dobra opcja. Krzysztof rozmawia z jakąś koleżanką, a tak właściwie chciałby, bo jego samochód już przyjechał. Teraz jak o tym myślę, to drewniany hotel kwiatowy wcale nie brzmi jakoś dobrze, ale już jesteśmy. No, wygląda w sumie całkiem przyjemnie. Jest basen, tutaj chyba można tańczyć. Dobrze, potrzebujemy pokój jakiś nieduży. O, na przykład taki 300 za noc. Melduj się, Krzysiu. Jesteśmy świadkami momentu historycznego. Dobrze, no to tak. Ogólnie to przyjrzałam na Simspedii listę tych osiągnięć do zdobycia, bo jednak jest ich dość sporo i nie chciałabym, wiecie, tak wchodzić nie wiedząc, co w ogóle mam robić. Większość z nich jest takich raczej ogólnych. Mamy już jeden, pierwszy. No, jest to jakiś postęp. Ogólnie to po prostu musimy robić rzeczy, które są dodane w tym dodatku. No i powinniśmy robić postęp. Widzę jakiegoś tubylca. Musimy się wybrać na jakąś parcelę publiczną, bo Krzysztof jest ubrany mało wakacyjnie. Dosłownie nie zmieniam mu... No nie, no co ty? Dobrze, że się wystraszył, bo musimy z nim porozmawiać. Nie wiem, czy jest jakieś osiągnięcie za rozmawianie z tubylcem, ale no, kto wie. Wiecie, co ja zawsze robię, jak jadę nad morze? Idę na plażę. Krzysztof, idziemy na plażę. Molo na plaży Twiki albo plaża południowa. Na plaży południowej jest statek, ale na molu chyba są jakieś sklepy. No to może jedźmy na to molo. Dobra, Krzysio jest na miejscu. O matko, co tu się dzieje? Chciałby sobie kupić biżuterię i wybrać się na wycieczkę. To zrobimy na pewno. Dobra, tutaj można kupić ubrania, jedzenie, biżuterię i pamiątki. To też na pewno musimy sobie kupić. I jest jakaś pani tutaj, tubylec. Jak Krzysio rozmawia z koleżankami, to ja wam może pokrótce powiem, dlaczego w ogóle jest taka seria, a nie inna. W sumie to wiele z was mnie prosiło o taką jakąś luźniejszą serię, po prostu taką do pooglądania, nie wiem, do obiadu. O nie. W każdym razie nie chciałam robić po prostu kolejnego Legacy, bo no ile można to już oglądać, nagrywać, no i tak dalej. A że miałam ostatnio taką chęć pogrania z tym dodatkiem, z podróżami, no to czemu nie? No, dajcie znać, co o tym myślicie. Krzysia by chyba bardzo chciał kupić sobie taką palmę. Już nie przeglądaj, no bierz, kupuj, ja funduję. Zawsze mnie rozwalało to, że ci tancerze w ogniu nie mają imion. Oni są po prostu tancerzami w ogniu. Naprawdę poświęcają całe swoje życie tej pracy chyba. Tak samo tutaj, miejscowy kucharz. No, czemu nie może być Natalia albo Karola? No, faktycznie wygląda jak ananasowa niespodzianka. Widzę tutaj jakieś krewetki. O matko. O, a ten tutaj dalej szaleje. Ucz się tańca w ogniu, dawaj. I co, Krzysztof, ty tak umiesz? O. Aha, najpierw bez ognia. Dobrze, rozsądny jest ten tancerz. Nie wrzucę go na głęboką wodę, tylko pokazuję najpierw. O, mówi, że dobrze. Dobra, to teraz z ogniem dawaj. O, ale z ciebie ciamajda, Krzysztof.
No, powiedział, że jesteś słaby. On chyba robił to... Ej! Chciałam powiedzieć, że on chyba robił te lokalne przywitanie, którego nigdy nie wiedziałam, jak się nauczyć. O! No dawaj już to, bo to już się nudne robi, że ty nawet nie umiesz tego zrobić, co on, no dawaj. Dobra, ogólnie jest już ciemno. Krzysztof w końcu się nauczył, zaraz go okradnie szarlatan i zaraz się posika z tego wszystkiego. Krzysztof, nie daj się oskamować. I biegnij do łazienki. Oho. Uważaj, Krzysztof, uważaj. Wracaj do domu po prostu. Jak się ciągnie ten smród za nim, Boże. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Krzysztof musi iść się umyć, bo jest obleśny. No i w końcu nie kupiłam tych ubrań, no. Wiecie, co mnie zastanawia? Jak idziecie do hotelu i są w nich takie ogromne szafy albo komody i ja do tego nigdy nie rozpakowuję swoich ubrań, w sensie zawsze je po prostu trzymam w walizce, ale no hotel musi umieścić taką szafę, no bo co, żeby nie było niczego, no może ktoś chce rozpakować swoje rzeczy. Ogólnie to mamy już 3 z 45 pamiątek, chyba tak to można powiedzieć, za to jedzenie, które zjedliśmy, za naukę tańca w ogniu, no i za wyjazd. Także no, robimy postępy. Krzysztof wstaje skoro świt. Chyba jedyną opcją na zjedzenie tutaj jest zamówienie jedzenia do pokoju, tak mi się wydaje. Dobra, będą zapiekanki. A w oczekiwaniu na jedzenie, wyłącz to. Nie ma oglądania telewizji na wakacjach. Widzę twoje jedzenie, Krzysztof. Pan Dominik robak niesie. Plan na dzień dzisiejszy dla Krzysztofa, drugi dzień jego wycieczki, będzie taki, że pójdziemy na jedną z tych wycieczek organizowanych i jeżeli starczy czasu, to może na jakąś inną prezę publiczną się przejedziemy. Ciekawa rzecz, którą można zrobić tutaj, to jest pójście na tą parcelę, gdzie są te takie jakby, nie wiem, grobowce? Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale to chyba dzisiaj już nie zdążymy. Śniadanko zjedzone, jedziemy na wycieczkę. Łódź ze szklanym dnem, przelot helikopterem czy paralotnie? Może łódź, ale w sumie trochę bym się bała na taką łódź iść. Ale no, co zrobić? Obejrzyj z bliska piękne i kolorowe ryby tropikalne. No pewnie, że jedziemy. No to co, powodzenia, Krzysiu. Teraz tak, to się zazwyczaj kończy źle. Czy grupa powinna przerwać swoją wyprawę łodzią o szklanym dnie i natychmiast powrócić? Powrócić, powiedzmy. O, akurat mi się poszczęściło dzisiaj, dobrze, na wizji. Dobrze, on wrócił w sumie w miarę szybko, ale jest głodny. No to może spróbujmy pójść na tą parcelę publiczną, może z tym statkiem tym razem. Może tam będzie jedzenie. Plaża południowa. Czy tam jest jakieś jedzenie? Nie widzę, ale załóżmy, że jest. Dobrze, jest progres. Nie tylko jest jedzenie, ale są też te ubrania, które tym razem kupię od razu po prostu. Teraz tak, czy chcemy ubrać go jako typowego pana z wyspy, czy jako typowego pana turystę? To mi się podoba. A Jezu, on ma taką gębę, czy to jest jakaś inna? Nie wiem, do tego mi merta potrzebna, nie umiem sama tak stwierdzić. Czy tu mogę się jakoś przebrać w ogóle? Aha, nie mogę. No ale przynajmniej kupiłam tym razem. Dzisiaj nie chcę już niespodzianki ananasowej, była trochę niepokojąca. Może żeberka, bo tego drugiego nie umiem wymówić za bardzo. Fajnie masz, Krzysztof, też bym chciała jeść obiad z takim widokiem na plażę, na statek. Chociaż w sumie ten statek trochę niepokojąco wygląda tam w tle. Czy ty znowu zamawiasz jedzenie? I zamówiłeś to, czego nie umiem wymówić, no wiesz co? Zostaw to, Krzysztof, chodź na statek. Fechtuj szpadą. Chodź pofechtować szpadą. Chodź, Krzysztof, pofechtować szpadą. No, tu jakaś pani odważna, Pamela. Aha, to oznacza fechtowanie szpadą. No to idź zwiedź okręt. Ja mam jakieś problemy z mówieniem dzisiaj chyba. Boże, co to dziecko robi? Czy to tutaj rodzice są w pobliżu? Bo to jest trochę niebezpieczne chyba. Ja bym się bała na to wspiąć. A on po prostu chodzi i się przygląda tutaj. Idź lepiej przeszukaj kajutę, bo tutaj nic nie ma na wierzchu. O matko! Tak można sobie wejść do środka po prostu? Udało mi się coś znaleźć. Co znalazłeś? Dziennik kapitański. Ciekawe, co to robi w ogóle, bo nie jestem pewna. O, tutaj, patrzcie. Wzywam obsługę hotelową, mamy zaliczone. Wycieczka zaliczona i bawię się na okręcie piratów, również zaliczone. Oho. No brawo. A jak ja mogę się na to wspiąć, tak jak to dziecko? Wejdź na bocianie gniazdo, to chyba to będzie. Przepraszam wszystkich fanów piratów za mój brak wiedzy o słownictwie pirackim. O, jaki pan pirat. No dobrze, to jeszcze możemy posiedzieć na tej plaży chwilę. Szukaj muszelek. Chodź, poszukaj muszelek. I co, masz coś? No. To wygląda jak nic. A jednak. Kolczyki z muszli małża. O, ale to... aha, przymierz przed lustrem. Ciekawe, czy takie jemu będą pasować. Opalaj się, ulew zamek z piasku. Skąd masz taką łopatkę? Nie wygląda to za bardzo jak zamek z piasku na moje oko.
Aha, to naprawdę jest tyle? Dobrze, no jest już godzina w 16:30. Doba hotelowa się skończyła. Dobrze, niech się kończy. Ja tutaj zostaję na jeszcze 4 dni chyba, tak mi się wydaje. Nie było nas jeszcze na basenie, ale w sumie to możemy jeszcze iść na jakąś inną wycieczkę. Na przykład na paralotnie. To już bym się w ogóle bała. No już bym chyba raczej wolała iść na łódź ze szklanym dnem niż na paralotnie. Ale jakie drogie. O, Karolcia, siema. Czy jaki ten hotel w ogóle ma ładne, nie wiem, logo? Znak jakiś taki? Takimi papuszkami ładnymi. O. Pilot jest zajęty życzeniem okularów. Kieruje paralotniarzy prosto na stado mew. No to dobry pilot. Skręcić w bok, czy przelecieć pod mewami. Jak pod, to mogą wpaść do wody, ale w bok może stracą równowagę? Spróbujmy? To jest w sumie trochę śmieszne. Szkoda, i tak była droga ta wycieczka. Jeszcze straciliśmy 50, no. Trochę mnie to irytuje, że musimy cały czas dzwonić po to jedzenie. O! Dobra, pan zaraz przyniesie łososia. Także Krzysztof się myje, a ja wam... Dajcie mi znać, jak się wam ogląda taką serię jak na razie. Ja jestem ogromną fanką tego dodatku i po prostu tak mi się przyjemnie i lekko w niego grę. Ale ściwie fleja. Także, nie wiem, potraktujmy ten odcinek jako taki pilotażowy i dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy jest fajnie i przyjemnie, czy raczej nuda. Bo dla mnie to jest taka miła odskocznia od tych odcinków, które normalnie zajmują sporo czasu do zmontowania. No i ten dodatek jest po prostu taki przyjemny, taki lekki. Podoba mi się, jak ten kosz na śmieci tutaj stoi na korytarzu, tak samotnie. To jest jedyny mebel na całym korytarzu. Dobrze, no idź spać. Nasz drugi dzień dobiegł końca. No i chyba będę też kończyć na razie odcinek. Krzysia sobie smacznie śpi. Te dwa dni pierwsze nie były jakoś takie bardzo intensywne, ale uwierzcie mi albo nie wierzcie mi, ale to nie było dla mnie łatwe, żeby nagrać ten odcinek. Jednak nigdy nie nagrywałam w takiej formie, w której muszę improwizować. Zawsze jednak mam ten scenariusz, no i później edycja to też sporo zmienia jednak. No także dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, w drugim epizodzie, w trzecim dniu, tak właściwie wakacji Krzysia, w którym postaramy się może odwiedzić te ruiny, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Chciałam nagrać takie, wiecie, nagranie na koniec z tym hotelem od zewnątrz, ale on jest taki paskudny. W sensie, tak miało być oczywiście, to jest no, najtańszy hotel tutaj w okolicy. Także zamiast tego możemy pooglądać, jak pan tańczy taniec hula. A już nie tańczy, no wiecie co. Tym akcentem możemy chyba zakończyć dzisiejszy odcinek. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w dłuższym, już zmontowanym odcinku później w tym tygodniu. No i cześć!